Witam Was, jedna połówka teraz Fery, ale nie martwcie się. Już od bardzo dawna mieszkają w Grecji. Sprawca całego zamieszania, Marek. A tutaj, czy będzie smakowała rodzaj trawy, która jest jadalna? O! A jak się przesadzi? Cześć, witajcie w nowym vlogu. Witam Was, jedna połówka teraz Fery, ale nie martwcie się, z drugą połówką też jest dobrze. A nawet bardzo dobrze, bo wyjechaliśmy z Aten. Ruszyliśmy się, jesteśmy w drodze. Oczywiście jedziemy wolno, z małymi przystankami. Paweł sobie odpoczywa, ale gdzie jedziemy, to zaraz Wam opowiem. A na razie idziemy zobaczyć, co robi Paweł. Witajcie kochani, witam Was bardzo serdecznie. Jak widzicie, już sobie siedzę tak troszeczkę jeszcze na boczku, ale... Na Jaworowicz. Naprawdę jest super. 8 dni po zabiegu muszę Wam powiedzieć, że jestem na razie bardzo zadowolony. Wszystko jakoś się tam goi, układa, w dobrą stronę to wszystko idzie. Zanim powiemy Wam, gdzie się wybieramy, to chcielibyśmy bardzo serdecznie Wam podziękować. Dzięki wielkie, słuchajcie, za to wsparcie, za te setki komentarzy, wiadomości na Facebooku, na Instagramie, drogą mailową. Słuchajcie, to było po prostu niesamowite wsparcie dla mnie. Uśmiech mi się po prostu od razu na buzi pojawiał, jak czytałem te wszystkie dobre słowa od Was. Cieszę się, że tak odebraliście ten film, że niektórym z Was pomógł ten film podjąć decyzję, żeby iść do lekarza. No i cieszę się, że też przed nami się dużo osób otworzyło, że boryka się z tym samym problemem. Dziękujemy również za zbiórkę, bo to jest niesamowite, że w 24 godziny niemalże uzbieraliście Wy wszyscy całą kwotę dla Pawła na zabieg. Także... No, to jest niesamowite, po prostu bardzo wzruszające. Nie spodziewałem się takiego odzewu od Was wszystkich. No i dzięki Wam za 2 tygodnie będę miał nową dupkę w sumie. Taki prezent mi sprawiliście. Dupka montażysty uratowana. Dzięki śliczne, naprawdę. Nie wiem, co mam powiedzieć po prostu. No, to było po prostu niesamowite doznanie. No, nie spodziewałem się takiego odzewu. Dziękujemy za wszystkie wpłaty na Patronite, PayPalu, na Buy Coffee. Po prostu no, jesteście niesamowici. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że mamy tak wspaniałą społeczność wokół siebie, tak wspaniałych ludzi i no, bardzo dziękujemy. I napawa nas to optymizmem do dalszego podróżowania i wiemy, że teraz przed nami już nie ma żadnych problemów, nie ma żadnych przeszkód, ponieważ jesteście Wy. Jest dużo lżej, bo troszkę ulżyło w głowie. Będziemy mogli spokojnie jechać na zabieg i mamy nadzieję kontynuować naszą podróż. Oczywiście. Dziękujemy jeszcze raz. W związku z planowanym zabiegiem nie oddalamy się za bardzo od Aten, ale postanowiliśmy zrobić sobie krótką wycieczkę, odpocząć trochę od miasta. Nie mamy jeszcze za bardzo siły na zwiedzanie, ale to będzie taka spokojna wyprawa. Jedziemy powoli. Do Argos. Jedziemy do naszych widzów, do naszych rodaków, którzy już od bardzo dawna mieszkają w Grecji i zaprosili nas na kolację. Zobaczymy, jak Markowi i Violi żyje się w Grecji. No, pogadamy. Mamy nadzieję, że spędzimy bardzo miło ten czas. Jak zawsze. Jeszcze nam się nie zdarzyło, żebyśmy trafili na naszych widzów, którzy by byli jacyś tacy, wiecie, nie do pogadania. Wszyscy są po prostu super. Dobra. Także odpoczywamy i powoli się zbieramy. Tak, jeszcze pół godzinki dalej. Nam zostało. W ogóle ta droga między Koryntem a Argos to jest po prostu mistrzostwo świata. Jest tak sielsko, wiejsko, kurde, prowincja jest przepiękna w Grecji. Podoba nam się niesamowicie. Zobaczcie, jaką mam fajną podusię. Elegancko, można jechać. Hejka. Stój, nie przejmuj się, wiesz jak jest. Że w Grecji mają cierpliwość. Cześć! Cześć moi. Nie wiem, musimy gdzieś jedź tam. A może byś skoczył do nas, do samochodu? Gdzie mogę wejść? Tu, z tamtej strony. Z tej strony. A, bo to jest odwrotnie. To tutaj staję. No, tutaj stań, a potem zobaczymy. Może się zwolni coś przy domu.
nie wiem, coś, wiesz, teraz mamy jakieś 400 metrów do domu, także... No, jesteśmy, nie, coś... no i to tam pasuje. No jesteśmy u Wioli i Marka i nie wiemy czego się spodziewać, bo stół po prostu jest tak zastawiony wszystkimi na razie spotkami, talerzami, że ja nie wiem co ten Marek przygotuje. Chodźmy. Marek już szaleje w kuchni. No. Chcemy zobaczyć, co tam się dzieje w ogóle. Dziewczyny już tutaj widzę się wymieniają jakimiś różnymi ciekawostkami. A tu proszę bardzo, sprawca całego zamieszania, Marek. A tutaj witamy serdecznie w naszej kuchni Pawła i Monikę. Oczywiście tutaj zobaczmy. Cóż tutaj się dzieje? Greckie przysmaki się przygotowywują na naszą wyjątkową kolację. Tutaj jest rybka, która nazywa się po grecku gawros, a my zrobimy sobie smażone. I te też będą smażone. Jedne są wyjątkowo słodkie. Ja twierdzę, że właśnie te malutkie, które nazywają się gawros, są jak posłodzone, a te drugie są takie bardzo wychodzą wykwintne pod tym względem, że mają swój tłuszcz, omega-3, bardzo dużą zawartość i nazywają się sardela i to są takie podstawowe rybki greckie, jedne i drugie. Marek właśnie sprzątał papier po rybkach i pokazały nam się krewetki. To i krewetki będziesz robił? Krewetki będą w taki sposób zrobione, że jeszcze, Pawle, takich nie jadłeś. Moim zdaniem rewelacja. Krewetki, ja uwielbiam. Ja jak poznałem ten przepis, to jestem zachwycony, że ktoś to wymyślił. Wyobraźmy sobie, nie będę zdradzał tajemnicy, ale do tego nam będzie potrzebny taki typowo grecki alkohol. Wyobraźmy sobie, że cały ten smak to będzie na alkoholu? Podkreśli właśnie ten alkohol. To jest wyjątkowe. Jak ja to spróbowałem pierwszy raz, to już inaczej krewetek nie próbuję. Nawet nie ryzykuję próbować. A tutaj są mule, tak? Musle. Tutaj są mule. Po grecku nazywają się midia. A Marek, a co tam za sos robisz do tych muli? To jest wino? Jest czosnek, papryka, pietruszka i cebula. I oczywiście z całym, można powiedzieć, roztworem to jest wino. Żadna woda, Będą bardzo smaczne. A więc mówmy, że poważny napój. I jak długo będą się gotowały te mule? W tym sosie? No 3-4 minutki, także to jest bardzo, bardzo szybkie. Musi się teraz zagotować, troszkę nam wyparowało tego wina. To jest... Trzeba dolać. To jest cały smak tego owoca morskiego. Super. Cały smak to właśnie jest ten wywar. One się napiją i będą spróbujemy, smakowały. Zobaczymy jak będą smakowały. Cudownie się złożyło to nasze spotkanie z Markiem i z Wiolą, ponieważ no, w środę staramy się robić jakieś odcinki kulinarne, a tutaj proszę bardzo, grecka kuchnia. W domowym wydaniu, można powiedzieć. Marek, no ty już wiesz, jak gotować po grecku. Już doświadczenia trochę masz. Ile już jesteście w Grecji? No ja jestem 24 lata, a moja żona Wioletka jest 4. Ona oczywiście powie, że 4,5. Prawie 5. Prawie 5. Także... O, już także widziałem nie... to spojrzenie. No, także jak nie zaznaczymy 4,5, to na pewno dostaniemy po zębach. No. Tak, czyli powiedzmy 5. Nie ryzykujmy, powiedzmy, że jest 5 lat i będzie wtedy... na pewno zęby będziemy mieli do jutra jeszcze. Świeży pieprz to jest podstawa wszystkich dań, żeby nie były za ostre. Uważamy na Pawła. Bo na razie nie mogę jeść takich ostrych rzeczy. W obecnym układzie nie może jeść ostrych rzeczy. Zasada numer jeden właśnie z małżami to jest taka, że mamy teraz pierwszy raz taką możliwość gotować mrożone. Ale zawsze jest taka zasada, że one się muszą same otworzyć i wtedy jesteśmy pewni, że są zdrowe. Teraz tak prawdę mówiąc, tej gwarancji nie mamy i zobaczymy, czy jak przeżyjemy następne kolejne dni bez odwiedzin, częstych ubikacji, to jest nasz sukces. Bo sytuacja z tymi małżami była taka, że my mieliśmy być tutaj tydzień temu, no ponad tydzień temu, w sobotę, ale wiecie, co się wydarzyło po drodze i nie dojechaliśmy, no i małże trzeba było zamrozić. I teraz, no i teraz będziemy testować. Doświadczać mrożone. Jak się gotuje mrożone. No właśnie, a więc... Na pewno będą pyszne. A więc jutro będziemy bogaci o nowe doświadczenie. Mi się podobają strasznie ozdoby wykonane przez Marka. Są to obrazki wyklejane z kamieni. No Marek.
Super to jest zrobione. Marek ukradł mi pomysł, bo myślałam właśnie o czymś takim, tylko nie wiedziałam, gdzie będę to później przechowywać w wanie, jak już coś takiego zrobię. A tutaj, no właśnie to dużo waży po pierwsze, ale wy macie gdzie to przechowywać i fajnie to zdobi w ogóle całe mieszkanie. Trzeba się modlić, żeby ścianę wytrzymać. Jak jest trzęsienie ziemi, to jedno patrzę, które polega. Nie, tu nie ma co jeść. Robię jeszcze figury z modeliny. No zobaczcie, poznajecie. No nie, dajcie w komentarzach, kogo poznaliście. Nasze małże były, no, się z nimi stało. Były żywe, kupione, a są prawie nic nie ma. No. Jesteśmy bardzo głodni, a tu nie ma co jeść. Taka ale ja nie wiem, dlaczego to się tak stało. Może ktoś wie. Takie malutkie może się ktoś, zrobiło. Może ktoś z widzów wie, dlaczego żywe, kupione i zamrożone i tydzień czasu i praktycznie wydane pieniądze do kosza. No zobaczmy. Nic no nie tak, ma. Bardzo mało się z tego miączu zrobiło. No ale trudno, no Marek, zobacz, ile tu jeszcze ale mamy tego jeszcze jest. Inne. A więc cieszmy się z tego, co mamy. No. Dokładnie. Lądują. Rozpaczajmy nad tak. Tym, czego nie ma. To był falstart. Teraz następna kolej na krewetki, które lubi Paweł. Te wyjdą na 100%. Monika częstuje się 100% grecką potrawą. Nazywa się to horta. To jest... To się cytrynką, tak? Można. Ja oczywiście pokropiłem, żeby zatrzymała kolor. I to jest... takie? Samo? Samo. Można z chlebem, a ja nie przygotowaliśmy chleba. I zobaczymy, czy będzie smakowała rodzaj trawy, która jest jadalna i cała Grecja przez dziesiątki lat, nawet setki, przetrwała dzięki temu zielsku, że tak powiem. No bo to jest zielsko tak zwane. Takie zielsko rosnące, można powiedzieć, na wolnej przestrzeni, to jest jeszcze zbierana w górach, czyli dzika, czyli ma najwięcej tych wartości, nie jest hodowlana. Ale pyszne to jest. I Grecy zawsze, jak ja się śmieję, że wy trawę jecie, to oni mówią, a wyobraź sobie, że nasi pradziadkowie, dziadkowie przetrwali dzięki tej właśnie, że tak powiem, głupiej trawie. Bo jakby jej nie było, to by nie mieli co jeść. To smakuje trochę jak szczaw, albo jak trochę szczaw, trochę kapusta kiszona, no, bo trochę jest kwaśne. Bo to jest kwaśne, bo pokropione cytryną, żeby zachowała kolor. Pewnie ma dużo jakichś witamin. I ma dużo właśnie witamin i powinno się jeść takie rzeczy. Tym bardziej, że wiemy, że grecka kuchnia należy do najlepszych na świecie. Właśnie przez tą prostotę mi się wydaje, że jest taka wartościowa. Przez tą naturalność, że tak naturalne, że składniki. Poszliśmy, że tak powiem, w góry, nazbieraliśmy trawy i zobaczmy, co mamy na talerzu. Teraz będzie królewskie danie. Płyn zrobi nam całą tutaj... kwintesencję smaku. Właśnie. Próbujemy, tak? To mówisz, że to jest słodkie po tym alkoholu? No słodkie, nie? Znaczy Monika. Po alkoholu w ogóle są krewetki takie słodkie. I teraz niektórzy, to co myślę, troszkę zabijają smak krewetek, solą. No spróbuj sobie posolić teraz. To powiesz, że to nie krewetka. Żeby poczuć smak krewetki, to jest teraz. Generalnie no faktycznie. Zobaczmy, nic tutaj nie ma. Smak krewetki i można powiedzieć klasycznie słodki. Słuchajcie, rewelacja. Naprawdę, petarda. Ja lubię tak na ostro z czosnkiem i z chili. No, tak ja po tutaj, hiszpańsku. Ja tutaj chciałem właśnie ci pokazać, jak smakuje krewetka naturalna. Przepyszne. To piję pierwszy raz w moim życiu uzo. Oj, zdrówko. Dobre na spanie. Dobre na spanie podobno. Anyżówka. A jak się przesadzi, to same anyżki lecą. Mocne, powiem szczerze. Tak? To jest podobne co do spirytusu. Ledwo nam się krewetki zaczęły trawić w żołądku, a widzę, Marek już przygotowuje następne danie. A na czym ty to smażysz, Marek? Na oliwie extra virgin? Proszę bardzo, żeby nie było reklamy.
No właśnie, bo ja się tak zastanawiam, bo już słyszałam tyle razy wszędzie, że się na takiej oliwie nie smaży, a słyszałam znowu, jak przyjechaliśmy do Grecji, że jesteś w Grecji, to smażysz na oliwie. Jak to z tym jest? Nawet pytając się Greków, którzy tutaj żyją od urodzenia, z dziada, pradziada, na czym się powinno smażyć, bo tak pisze w telewizji, raczej tak mówią w telewizji i pisze wszędzie, że się powinno nie smażyć, a on mówi, jak my mamy pół tony oleju z oliwek, to na czym mamy smażyć? I smażą generalnie wszyscy Grecy 100% na tej oliwie, którą mają, można powiedzieć, czyli jak to się tak nazywa, virgin, tak? I tak smażą od wieków. Tak? Na czym się powinno smażyć? No na tym, co praktycznie jest. Co jest w domu. Co jest w domu i co jest sercem, no co jest z pierwszego tłoczenia, to co się wywodzi z natury. Proszę Państwa, sardela dopływa do brzegu. Słońce na stole się pojawiło. Proszę bardzo. Pyszne. No bardzo. Głowy się raczej nie je, a ogonki niektórzy lubią po prostu, bo są chrupiące, tak. Jak chipsy. Monia tęskni za chipsami. Nie, polo ogonki. Tak prawdę mówiąc, ja myślę, że też się zakochacie, że to jest ryba, która jest słodka. Naprawdę ma swój naturalny smak. Taki słodziutki, że no nie da się jej nie pokochać. A jak ona się nazywa? Gavros. Gavros. No i oczywiście na Virgin Oil. Po grecku. Po grecku. A co? To jest gavros. Proszę Dzisiaj już pamiętam. Proszę się nie wstydzić. Królowa małych rybek. Też dobre. Te są lepsze. Są lepsze, mam na sobie chipsy. No już nie będę patrzył, jak wy tak jecie. Ale. Paweł leki. Dobre. Już idę. Wychodzi księżniczka dzisiejszego wieczoru. Pastycio z naszego piekarnika. Co my tutaj mamy? No właśnie, powiedz co to jest. Proszę Państwa. O, jak to pięknie wygląda, Monika, zobacz, wygląda jak sernik moje mamy. Beszamel aż zaprasza nas do jedzenia. Ojej. Aż nie musimy się naradzić, czy warto to psuć. No właśnie, aż go żal kroić. Ale piękna. Piękna, piękna. Pastycio. Piękna, pastycio, to nie wiem, piękny. Nie, też nie. To jest on, no co ty mówisz? On. Młodzieniec. On. A więc co, pokroimy tego pana, czy... Tą panią. Ta chwila trwa wiecznie. Tak. Pierwsze cięcie. Musi być piękna muzyka podłożona. Będzie, Marek, obiecuję. Co się dzieje? Asyka. No pięknie to wygląda. Ale jaka porcja, Monia. Wow. Marek, to nam powiedz jeszcze, z czego jest zrobione to danie. I co to jest w ogóle? To jest taki faktycznie larytas z greckiej kuchni. Pastycio. No i na samym dole to jest makaron. Taki specjalny. Musiałbym pokazać. On ma takie dziurki w środku. Za chwileczkę... A, wiem. Mhm. No i okazuje się, że w Polsce się takiego z dziurkami nie kupi, bo próbowałem. Nie znają takiego makaronu. Musi być taki, żeby to ciasto, można powiedzieć, tak możemy nazwać, było takie pulchniejsze. No i też ten smak, jak zaczniemy jeść, to zobaczycie, że jest to potrzebne temu daniu, żeby był ten makaron taki nadmuchany, czyli z tymi dziurkami w środku. Następnie jest, czego nie zobaczymy, ale jest pietruszka, żeby się posklejały te makarony, to jest jajko, czyli białko z jajka. Potem... Następnie jest warstwa mięsa mielonego, smażonego. I zobaczycie, czy poznacie taki naprawdę regionalny smak grecki,
tego mięsa, że jest taka jedna przyprawa, która tylko w tym i wyłącznie daniu jest. Jedna warstwa fety i na samej górze jest beszamel. I to jest cały ubiór tej naszej dzisiejszej księżniczki. To trochę kalorii ma. Spróbujemy najpierw u Marka, a później będziemy porównywać. No i chyba nie będzie. Chyba nie będzie porównania. Co porównywać, nie, bo nie ma. To jest po prostu, jakie zobaczmy, to jest dobre. Są tu jeszcze ale pomidory nie mogę suszone, takie, bo dodałem jako ekstra nasz wymysł, bo robią taki odpowiedni aromat. Takiego czegoś wysuszonego na słonku, bo my te pomidory kupujemy w lecie i suszymy na słonku tutaj. Także. O kurczę, takie domowe. Takie domowe, nie są tam suszone suszarnikami. No ale nam się trafiło normalne. A ty, Marek, to pastisio robisz, pokazujesz ten cały przepis na swoim kanale. Tak, jest. Bo Marek z Wiolą mają swój kanał, taki kulinarno-podróżniczy. Tak, także jeżeli chcecie odkrywać z nimi Grecję i pogotować sobie w domu greckich potraw, to zapraszamy. Wiola, Marek z Tusk. Tak. Tak. Dokładnie. Także podlinkujemy wam kanał Wioli i Marka. Cynamon? Cynamon? To jest... Czuć cynamon, tak. No ale to dopiero jak powiedzieliście. Bo to tak to wszystko gra. Ja mówię, że dużo ludzi się właśnie zastanawia jedząc i od razu wyczuwają cynamon i do mięsa cynamon, do takiej potrawy cynamon. Dziwią się. Mhm. Ale zobaczcie, jak to współgra, jak to nie, ale w tym wzbogaca w tym daniu. Ale takiego słodkawego smaku nadaje ten cynamon. Dopiero teraz tak... Tworzy się? Kurczę, jaki deser. Tworzy się. Wow. Wow. To Wiola zrobiłaś, tak? Tak. Co to jest? Co to jest? No też to jest... co jakby to powiedzieć? Niektórzy mówią, że to jest sernik, ale to nie jest sernik. To jest jogurtowiec. Jogurtowiec? Tak, z greckiego jogurtu. Aha, taki grecki. Na słodko. Na słodko. No. Sernik polski. Jak to się mówi, proszę Państwa... Smakuje jak sernik, ale nie jest sernikiem. Jak to się mówi, proszę Państwa, zasłużyliśmy sobie na takie wspaniałe danie. No i się nie tworzy. Uczta, no nie? Nic, to by przepyszne. Nie. A więc takie smaczne było, że aż na wynos biorą. No, życie w wanie bez gotowania będzie teraz. Powiedzmy to otwarcie. Słuchajcie, ja mam do was pytanie. Skąd pomysł na Grecję? Muszę pewnie ja się wypowiedzieć, bo ten pomysł powstał w 2000 roku, czyli już kupę czasu temu. Moja głupota, przyznaję się. Okej, ale co, przyjechałeś tutaj na wakacje i stwierdziłeś, że no to jest kraina, w której chciałbym żyć. Przyjechałem na wakacje w 97, czyli 3 lata przed moją decyzją. No i później w 2000 postanowiłem wyjechać. Pierwsze wyjechałem do Szwecji, żeby zarobić parę groszy jeszcze z żyjącym bratem. No i później mówię, przyszedł czas, jadę na podbój kraju, który mi się podobał, czyli Grecja. No i odwoził mnie wtedy mój tata na przystanek. Jechałem jakimiś tam sieciowymi autobusami, które jeszcze przez Włochy jechały. Tata mnie odwoził i mówi, ty się nie boisz? A ja mówię, że nie. A ty znasz język? Mówię, nie znam. I wyobraźmy sobie, rzuciłem się na taką głęboką wodę bez języka i jakoś tak się to poukładało, że tutaj już jest, te, można powiedzieć, te 24 lata. Jak wam się żyje to... w Grecji? No i od tego się teraz zacznie poważna rozmowa. Zdania podzielone, tak? Poważna rozmowa. Że, bardzo podzielone. Że jest to piękny kraj, ale bardzo trudny do życia mimo wszystko. No bo jest cały czas walka jednak, można powiedzieć, z kosztami, a tutaj nie zarabia się, żeby się wygodnie żyło i tak dalej. Jest cały ciężko czas się... z pracą po pandemii też? No nie, no. Jest dobrze z jednej strony, że mam stałą pracę od 24 lat i tym się nie muszę martwić. Tylko no są... Można ale powiedzieć, ogólnie jest ciężko, się pytają, czy ogólnie? No, ale ciężko. W Grecji jest ogólnie ciężko, bardzo ciężko z pracą, można powiedzieć. Chyba bezrobocie największe w Unii Europejskiej, a więc kraj jest głęboko zagrzebany. Jedynie plaże i słonko tutaj dopisuje. Co prawda, przyroda jest przepiękna, ale no, trzeba pokochać Grecję, albo ją znienawidzić. No właśnie słyszeliśmy takie opinie, że Grecję albo się pokocha, albo znienawidzi.
No to ciekawe. No nam na razie się podoba, no ale my tak troszeczkę z innej perspektywy. Tak. Dokładnie, więc... Nie musimy szukać tutaj pracy i na pewno to wygląda trochę inaczej. No. Hmm. Z tym, że nie zamieniłbym na żaden inny kraj. Można powiedzieć, nawet jak jeździmy do Polski, a jeździmy dosyć często, to muszę stwierdzić, że tamten kraj, Polska, w której się wychowałem, urodziłem, jest trudniejszym już teraz krajem, bo ludzie są bardziej, można powiedzieć, bardziej smutni. Jakie miejsce byście polecali z perspektywy tego czasu, co już tutaj jesteście? Ale do mieszkania czy zwiedzania? Nie, do zobaczenia. Do zobaczenia. Co jest takie najpiękniejsze? Na Peloponezie. Co zrzekło, co skradło wasze serce? Na Peloponezie czy ogólnie? Ogólnie, takie ogólnie top. Ogólnie Santorini. Włącznie nie z istnieje piękniejsze miejsce jak dla mnie. Trochę przereklamowane mi się wydawało, ale i słusznie, bo jak stanęła moja noga na Santorini, to powiedziałem, to jest miejsce, co jakbym jego nie widział, to bym był nieszczęśliwy w życiu. Ojej, jedyne miejsce, jak stanęła moja noga na Santorini, to faktycznie byłem przygotowany, ale okazało się, że nie przygotowany, bo mi szczęka opadła. No, tak niesamowite miejsce. Bo Santorini to jest wyspa, a na tej Grecji kontynentalnej co takiego najpiękniejszego, jakie miejsce? Nafplio tutaj nieopodal. I można powiedzieć, że mogą nam nawet po części zazdrościć na Santorini. Tutaj czyli pierwsza stolica Grecji. Mhm. Ja muszę powiedzieć, że od Termopili mi się Grecja zaczęła podobać. No i to jest racja. Do Termopili było tak troszeczkę... Może dlatego, że poza sezonem i tak wyglądało zimowo. Takie miasta wymarłe. No tak, drzewa bez liści. Za Termopilami tak. Się zaczęły. No i tu jeszcze muszę was mile zaskoczyć, że ogólnie nawet powyżej Aten i nawet poniżej Aten nie jest tak piękna Grecja jak Peloponez. Jakbyście objechali ten Peloponez dookoła, to jeszcze was niesamowicie zaskoczy, bo jeszcze jest taki piękniejszy. Peloponez, naprawdę z całej Grecji, a mam doświadczenie, objechałem, to jest najpiękniejszy. Z tych tutaj, można powiedzieć, kontynentalnej Grecji, Peloponez jest przepiękny. Jest tak zróżnicowany krajobraz w budownictwie i w przyrodzie, że będziecie zaskoczeni. Słuchajcie, dziękujemy wam bardzo za tą gościnę, za te wszystkie informacje, za te przepyszne dania, za ciasto. Ojejku, no długo bym wymieniał. Za wszystko. Jesteśmy zaszczyceni, no bo tu gościli różni ludzie u was. Wszyscy już byli u Marka i Foksy byli, Gampermaniacy i Kiki Świat tu gości, także słuchajcie, normalnie jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy zjeść z wami. Najbardziej gościnni rodacy w Grecji. Chyba. Marek policzy już, ile tutaj gościł ludzi, ile to było przez te 20 lat, coś mówiłeś? No i mówię, że może być koło 1000, bym powiedział. Koło 1000 osób. Monika i Paweł przybędą tutaj drugi raz, to doliczymy, można powiedzieć, do tego naszego rachunku będzie 1002. Dziękujemy jeszcze raz ślicznie za tą kolację. Dziękuję. My również dziękujemy. My sobie jeszcze posiedzimy trochę, to nie znaczy, że już wiecie, wyłączamy kamerę i idziemy. Ale już poza kamerami. Ale poza kamerami, tak. Mam nadzieję, że wczorajszy wieczorek bardzo wam się podobał, bo my mieliśmy mnóstwo wrażeń z Markiem i z Wiolą. Tak, bardzo dziękujemy Wioli i Markowi za tą gościnę, za te przysmaki greckie, których mogliśmy popróbować, za towarzystwo. Tak, no my zgodnie z ich poleceniem przespaliśmy się w centrum Argos, jest tutaj darmowy internet, było w miarę cicho, koordynatki oczywiście się pokażą tu. Jest tutaj coś do zwiedzania, można tutaj pochodzić, jest twierdza, no ale ja na razie jeszcze nie jestem w formie, żeby tak sobie biegać tutaj po tym wszystkim, ale powiedzieli nam, że warto odwiedzić niedaleko położone miasto Nafplio. Także pewnie wkrótce tam się jeszcze przejedziemy, bo jest bardzo blisko, a nie chcemy aż tak daleko odjeżdżać od Aten, więc tak. Myślę, że Nafplio jeszcze możemy zaliczyć, zanim do Aten wrócimy. Tym bardziej, że dowiedzieliśmy się, że Nafplio jest w pierwszej dziesiątce najpiękniejszych miast Grecji co roku, także no, chyba warto tam pojechać. Szkoda by było nie zobaczyć. Także my będziemy się już żegnać. Dziękujemy za to, że jesteście z nami. Dziękujemy za wszystkie komentarze. Dajcie łapkę w górę. No, napiszcie coś, tak jak zwykle. Jak wam się podoba, to subskrybujcie. Dokładnie. I do zobaczenia za kilka dni. Trzymajcie się. Hej. Hejka. Gdzie jedziemy, to zaraz wam powiem. Nie, no bez sensu.
No źle trzymasz. To widzisz, to nie jest takie proste. No jak źle trzymam? No źle trzymasz, no. To musisz trzymać tak bardziej. Dobra, to jeszcze raz to A powiem. Nie o tak. Dobra. Żeby zmarszczek nie było widać.